naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i za ten wstęp. Bogu jestem wdzięczny, ponieważ możemy widzieć, że nasza radość nie jest uzależniona od okoliczności, ale od tego, co mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Bardzo się cieszę z tego, co powiedziała Ania, bo też troszkę się to będzie wiązać nawet dużo z tym, co będę mówił. Temat, który chcę poruszyć, to jest odnowienie radości ze zbawienia, ale tak naprawdę on tam będzie gdzieś w tle, ten temat, natomiast bardziej będziemy patrzeć się, w jaki sposób możemy odnowić tą radość. I może zejdę na zupełnie inny temat, ale on jest ściśle z tą naszą radością powiązany. Kochani, Boże Słowo mówi nam, że radość w Panu jest naszą siłą, więc zdajemy sobie sprawę, że wróg też o tym wie. Jak my się nie radujemy, to wtedy jesteśmy słabi, tak? No po prostu apatyczni. Nawet lekarze mówią, że ci, którzy, zresztą nawet psalmista, czy raczej Salomon powiada, że najlepszym lekarstwem jest jakie? Radosne serce, tak? Najlepszym lekarstwem na wszelkie choroby, także radość w Panu jest waszą siłą. Są różne, jak gdyby, źródła tej radości. Przede wszystkim radość w Panu, czyli radość, rozkoszowanie się naszym Panem. Radość z Pana, z relacji z Nim. To, że On jest dla nas kimś najcenniejszym, najwspanialszym. Również radość ze zbawienia, z tego, co On dla nas zrobił. Pan Jezus sam powiedział, że radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota, że z tego się mamy najbardziej cieszyć. Ale ja jeszcze chciałem mówić o jednym powodzie, kiedy Pan Bóg jak gdyby odnawia naszą radość i na nowo rozgrzewa nasze serca. I właśnie może na razie nie zdradzę. Więc mamy różne powody do radości. Mamy też takie te przyziemne powody do radości. Boże Słowo mówi, że obietnice Twoje rozweselają moje serce. Wiecie, my znamy wiele obietnic Bożych, ale jeszcze bardziej się cieszymy, kiedy te obietnice, one się wypełniają w naszym życiu, nie? To wtedy dopiero się cieszymy. Ja powiem wam, że otrzymałem taką jedną obietnicę w marcu, w połowie marca, kiedy pandemia się zaczęła. Troszkę się martwiłem tym, no bo wiadomo, wszyscy troszkę w strachu żyli, jak to będzie, czy w ogóle praca będzie, tu trzeba pewne finanse, pewne zobowiązania płacić. No, naprawdę było, pamiętacie jak to było, nie? W marcu. Więc chcę wam powiedzieć, że wtedy się też tak modliłem i Pan Bóg mi dał taką obietnicę z Psalmu 23, pierwszy werset: Panie jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Nie? No, ale tak to naprawdę mocno odebrałem, nawet podczas pewnego kazania, to było chyba właśnie w kwietniu czy w marcu, mówiłem o tym już, także to nie jest pierwszy raz. No i cóż, obietnica fajna jest, nie? Ale kiedy ona się spełnia, to dopiero wtedy człowiek ma radość, tak? To jest dopiero radość, kiedy ona się spełnia, kiedy ona się wypełnia. I rzeczywiście podczas tego półrocznego prawie okresu mogę powiedzieć, że rzeczywiście niczego mi nie brakło. I powiem, że mam nawet lepiej niż mogłem się spodziewać. Więc Bóg naprawdę jest wierny, że nawet w tych sprawach finansowych, pracy, Pan Bóg pobłogosławił, no były różne, jak wiecie, różne również pomoce od państwa. Naprawdę bardzo się tego cieszę. Ale co chciałem powiedzieć, że możemy się cieszyć no właśnie z finansów, z pracy, możemy się cieszyć z rodziny, no i na pewno się cieszymy. Cieszymy się ze zdrowia, na przykład jak mamy fajne wyniki. Ja też ostatnio byłem na badaniach i też mam dobre wyniki, też się cieszę. ale wiecie, to są takie
To są takie rzeczy, które po prostu są chwilowe, jak gdyby. To są takie zewnętrzne powody i cieszymy się, oddajemy Bogu chwałę, dziękujemy Bogu, ale kochani, Bóg ma jeszcze większą radość dla nas niż ta właśnie radość, którą teraz wymieniałem. Psalmista w 4 rozdziale, w 7 wierszu, przepraszam, w 4 psalmie, w 7 wierszu powiada: wlałeś w me serce większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Kiedy mamy wszystkiego, kasiora pasuje na koncie, kiedy wszystko się układa dobrze, no to fajnie się cieszymy, prawda? Ale psalmista mówi: wlałeś w serce me większą radość, niż mamy to wszystko, co nam jest potrzebne do tego ziemskiego życia. Większą radość. Czy istnieje taka większa radość? Radość niezależna od okoliczności. Niezależna od okoliczności. Habakuk powiada w 3 rozdziale, w 17 i 18 wierszu, przeczytajmy ten fragment. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radować się w Panu, weselił w Bogu mojego zbawienia. To jest dopiero cieszyć się, ale niby z czego? Jak po prostu w lodówce pusto, na koncie pusto, nie ma perspektyw. I cieszyć się, będę się radować w Panu. I my wiemy, że Bóg ma dla nas taką radość właśnie, niezależną od okoliczności, niezależną od tego, czy mam, czy nie mam. Dlatego Paweł powiada: radujcie się w Panu zawsze. Zawsze, zawsze. Czy jest to łatwo? Nie. Skądś to znam, nie? Kochani, ale Bóg mówi: radujcie się w Panu zawsze. Wiecie, chrześcijanie powinni się radować, mają powody do tego, ale wróg tak robi, żebyśmy tego nie widzieli, żebyśmy nie widzieli, kim Bóg jest dla nas, co On dla nas zrobił. Radość z Pana jest waszą siłą, tak jak powiedziałem na początku. Wszystko nam mogą zabrać, ale Pana nam nie mogą zabrać, a Pan jest naszą siłą. On jest dla nas bogactwem. I chodzi właśnie o to, żeby się po pierwsze właśnie rozkoszować z Boga naszego, Bogiem naszym, tak jak powiada Boże Słowo, że Jego obecność w nas to rozkosz, obfitość radości w obliczu Twoim, jak powiada psalmista. Ale też Pan Jezus powiedział, jak już też wspomniałem, że radujcie się ze zbawienia, tego, że wasze imiona są, z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. To jest bardzo ważne, żeby się cieszyć ze zbawienia. To jest bardzo ważne, to jest bardzo takie, no, które trzyma nas we właściwej temperaturze duchowej. Psalmista Dawid w psalmie 51 powiada: Panie, przywróć mi radość ze zbawienia swego. Przywróć mi radość. On po prostu zgrzeszył z Batszebą i wiadomo, każdy grzech powoduje, że oblicze człowieka jest po prostu smutne. Ono się zasępia, tak jak oblicze Kaina, kiedy on po prostu już knuł, że zabije swojego brata. I po prostu, jeżeli nie przeżywamy tej Bożej radości ze zbawienia, to znaczy, że może być przyczyną to, tak jak przyczyna Dawida, że po prostu zgrzeszyliśmy, że po prostu gdzieś tam coś zrobiliśmy niewłaściwego. I dlatego psalmista powiada: dajbym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. I 14. Przywróć mi radość z wybawienia Twego, wesprzyj mnie duchem ochoczym. A więc
Wszyscy o tym wiemy, że grzech, ciężar, troski przygniatają nas i po prostu w tym biegu nie możemy biec z radością, nie możemy z podniesioną głową, z chwałą, z uwielbieniem. Tak jak pierwsza pieśń, którą żeśmy śpiewali o tym właśnie, że żeby się rozradować w Panu, żeby cieszyć się. I kochani, Bóg właśnie ma jeszcze jeden sposób, kiedy oczywiście te dwa warunki, czyli radość w Panu, ta bliska społeczność z Nim jest spełniona, kiedy nie chodzimy w jakimś grzechu, ale możemy się naprawdę cieszyć ze zbawienia swojego. Bóg ma jeszcze inne sposoby na to, żeby odnowić tą radość ze zbawienia naszego. I o tym sposobie chciałbym powiedzieć. Bóg właśnie chce jeszcze w inny sposób odnowić radość ze zbawienia naszego. Oczywiście pod warunkiem, że tu jesteśmy w porządku z Bogiem, że mamy społeczność z Bogiem, ale wiecie, jak to jest. Tak jak nieraz w każdym związku czy w każdej relacji, nieraz zaczyna brakować tej zażyłości, tej bliskości i gdzieś przyzwyczajamy się do pewnych relacji, do pewnych związków, tak? Czy to w małżeństwie, czy w jakichś relacjach z innymi osobami. I potrzebujemy takiego świeżego odnowienia. I tak samo jest z Bogiem. Również nawet to, ta radość ze zbawienia, chociaż my to dobrze wiemy, znamy to słowo, ale w praktyce nieraz tego nam brakuje, tak? Zgadza się? Jesteśmy szczerzy? Ja mogę powiedzieć, że często nawet się łapię na tym, że tak mało się cieszę z tego, co Pan Bóg przygotował. O, gdyby Pan otworzył moje oczy, żebym zobaczył, co Pan dla mnie zrobił, jak wielkie jest to zbawienie, to może bym więcej, na pewno bym więcej, ale często mamy te oczy gdzieś tam przysłonięte tymi troskami, problemami, że po prostu nie doceniamy sobie tego i tak ta nasza radość Panu tak gdzieś przygasa. I wiecie, dzisiaj chciałbym mówić o tym trzecim jak gdyby źródle, czy sposobie, w jaki Bóg nas odnawia, naszą radość ze zbawienia. Kochani, to jest tak troszkę, może to tak powiem, wiecie, kiedy dziecko się rodzi, to rodzice się bardzo cieszą, nie? Bardzo się cieszą. Ale ja zauważyłem, że kiedy już rodzice tacy są starsi, no to już jak gdyby ta radość gdzieś tam z tego posiadania dzieci może nie jest taka wielka, ale kiedy rodzi się następne dziecko, to zauważamy, że babcie się cieszą również. Przy każdym dziecku babcie się cieszą. One nieraz się więcej cieszą niż rodzice. Nie wiem, czy tak zauważyliście, ale ja tak zauważam, że babcie czy dziadkowie też, nie omijam żadnego dziadka, dziadkowie się cieszą ze swoich wnuków. Jak gdyby w ich życiu pojawia się taki nowy błysk w oczach. Nagle dostają jakiejś nienaturalnej werwy, chęć do życia. Jak gdyby ich normalnie podpiął pod 220. Zaczyna w nich wszystko się burzyć na nowo i po prostu jakieś marzenia sprzed lat, które się może nie zrealizowały, zaczynają na nowo się ożywiać. I po prostu jak gdyby odświeża się ta miłość do dzieci, do wnuków w ich sercach. Pan Bóg po prostu tak to sprawił, że u człowieka są takie etapy odświeżania, takie etapy, gdzie po prostu odnawia Pan Bóg nas, co jakiś czas odnawia nas w różnych dziedzinach naszego życia. I tak jak u orła, prawda, tak się odnawia młodość, tak i u nas się odnawia taka świeżość dla Boga. I Bóg również właśnie chce odnowić naszą radość ze zbawienia w taki oto sposób, gdy widzimy to zbawienie
że ono staje się udziałem tych, których Bóg stawia na mojej drodze. I kiedy widzę, że Bóg jeszcze mnie używa do tego, że przez moje życie mogę widzieć to, że ktoś się po prostu rodzi na nowo do Królestwa, ktoś osiąga zbawienie w Chrystusie Jezusie. Jest to takie jak ożywcze tchnienie, kiedy widzisz, że Pan Bóg ciebie użył do tego, że ktoś się na nowo narodził, zmienił się i po prostu to dodaje ci tak dużo, dużo takiej świeżości. Nie wiem, czy to żeście zauważyli, czy nie, ale ja to w swoim życiu zauważyłem i myślę, że tego najbardziej teraz potrzebuję. Takiej naprawdę świeżości, takiego odnowienia właśnie z faktu tego, że widzę to zbawienie nie tylko u siebie, ale widzę u innych. Wiecie, to nam dodaje bardzo dużo energii, takiej duchowej radości. Pan Jezus mówił o tej radości. Ewangelia Jana 4, 36. I tutaj wyraźnie jest powiedziane o właśnie tego rodzaju radości, która wynika z tego, że widzimy, że ktoś jest pozyskany dla Królestwa Bożego. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. To jest ta radość, o której chcę mówić. Radość, wspólna radość z powodu tego, że jest posiane ziarno i jest zrzęte ziarno. Że jest zasiane i że jest zrzęte. Radość ze żniw. Paweł też mówił o tej radości. On powiedział w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2 rozdział. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Wiecie, cieszyć się ze swojego zbawienia to jest jedna rzecz, a cieszyć się ze zbawienia innych to jest druga rzecz. I to jest coś, co jest jak gdyby takim właśnie naszym wzmocnieniem. Radość ze zbawienia innych czy swego to jest wyjątkowa radość. Dlaczego? Dlatego, że ona trwa wiecznie, ona ma wymiar wieczny. Wszystkie inne radości to one się tu kończą na ziemi. Wysłuchane modlitwy, jakieś, nie wiem, o te rzeczy przyziemne, one się tutaj kończą. Ale kiedy my widzimy, jak Bóg zbawia nas i zbawia innych, to wtedy się możemy cieszyć z tego. I tutaj właśnie widzimy w tym przypadku właśnie, że tak właśnie się to działo w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, wróćmy jeszcze do tego fragmentu. I przeczytajmy jeszcze ciąg dalszy i 37 wiersz. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I będę mówił teraz o siewcach i o żniwiarzach. Troszkę tylko, bo nie mamy czasu, żeby rozwijać ten temat. Ale tutaj Pan Jezus mówi, że właściwie wy przyszliście na pole, które jest dojrzałe do żniwa. Na pole, o które żeście się w ogóle nie starali. Nawet żeście nie posiali tam nic. Tylko przyszliście i zrzeliście. Gotowe. Zrzeliście. Nie mówię, że żniwa to nie jest trud, bo w tamtym czasie, jeszcze w naszych czasach dawnych, żniwa to była ciężka praca. W tej chwili to jest luksus, żniwo. Przyjeżdża kombajn i wszystko robi. Praktycznie człowiek jest wyłączony ze żniw.
Ale w dawnych czasach żniwa były trudne, ponieważ trzeba było ręcznie wszystko młócić, tak? To był trud. Ale chcę powiedzieć mimo wszystko, że tutaj Pan Jezus mówi, że wyście się tutaj w ogóle nie trudzili. I chciałbym troszkę powiedzieć o jak gdyby zasadach siania i zbierania. Wiecie, tak samo kiedyś Reinhard Bonnke, jak jeszcze żył, powiedział, że oni właściwie tam w Afryce, idąc od południa aż na północ, oni żnęli to, co inni posiali. Wcześniejsze modlitwy i działania wcześniejszych misjonarzy wiek temu, takich jak David Livingstone, sprawiły, że grunt w Afryce został przygotowany. Że teraz właściwie to tylko oni mieli czas na to, żeby zbierać żniwo. I moje pytanie jest, albo właściwie stwierdzenie, że albo jestem siewcą, albo jestem żniwiarzem. Czasami możemy być obydwoma. Dlaczego później to powiem? Albo jesteś polem misyjnym, które trzeba zrząć do Bożych gumień, albo jesteś misjonarzem. Myślę, że każdy z nas tutaj na tym miejscu jest już misjonarzem. Już jesteśmy zrzęci. I teraz jesteśmy misjonarzem. Ale chrześcijanie są powołani do tego właśnie, żeby być misjonarzami. Kim jesteśmy? Siewcami czy żniwiarzami? Możemy być jednymi i drugimi. I albo będziemy doświadczać tej Bożej radości ze zbawienia innych, a jeżeli nie doświadczamy tej Bożej radości ze zbawienia innych, to będziemy szukać tej Bożej radości w innych rzeczach materialnych, których oczywiście Bóg też nam będzie błogosławił, ale jak gdyby w tym będziemy szukać tej radości. A więc Panie, pobłogosław mi, bo wiesz, że potrzebuję to, to i to. Pomóż mi, abym przeszedł przez to, przez to, przez to. I Bóg wysłuchuje, Bóg odpowiada i cieszymy się z tego. Ale możemy mieć większą radość, tak jak powiedziałem, że możemy mieć większą radość niż z tego, że Bóg wysłuchuje nas z jakichś potrzeb naszych. Właśnie z tego, że będziemy widzieć zbawienie dusz. I Boże Słowo nam mówi, że mamy być siewcami, że póki co mamy siać, nie ustawać, mamy dobrze czynić, a najbardziej domownikom wiary. I bez tego, jeśli ktoś wcześniej nie zasiał, no nie będzie żniwa. To, co dzisiaj widzimy na polach, to jest efekt tego, że na wiosnę po prostu to było zasiane. I tutaj jest ta zasada. Jeżeli siejemy, to po prostu zbieramy. Jeżeli siejemy odpowiednie ziarna, to będziemy też zbierać. I teraz też zależy wszystko od tego, na jakim terenie jesteśmy. Bo na jednym terenie trzeba siać, a na jednym trzeba zbierać. Takie są tereny, że na jednym trzeba dopiero zasiać ziarno, a na drugim jesteśmy terenie, gdzie już możemy zbierać. I mamy wiele takich przykładów w Bożym Słowie, gdzie Pan Jezus na przykład z uczniami przyszedł i zbierał. A wcześniej na przykład Jan Chrzciciel przygotowywał grunt dla Jezusa Chrystusa, żeby serca ludzi były przygotowane. Wzywał do pokuty, do nawrócenia, do prostowania dróg, ścieżek swoich. I kiedy Pan Jezus przyszedł, to ich serca już były częściowo przygotowane. Pamiętamy historię, kiedy Pan Jezus musiał przechodzić przez Samarię i spotkał tam jedną osobę, Samarytankę, psychem. I my wiemy, że ta Samarytanka była bardzo otwarta. Była tak otwarta, że kiedy tylko się dowiedziała, z kim ma do czynienia, to ona po prostu puściły w niej wszystkie, że tak powiem, zawory. I po prostu mówiła, w końcu znalazłam kogoś, kto mi powiedział, co mi jest, jaki jest mój problem. W końcu znalazłam kogoś, kto mógł mi postawić diagnozę i dać rozwiązanie. Wcześniej nigdy nikt mi tego nie dał. Całe życie tego szukałam,
nigdy tego nie otrzymałam, ależ w końcu znalazłam. I Pan Jezus, przeprowadzony przez Ducha Świętego, wiedział, że jest tam ta osoba, która już jest gotowa, która jest przygotowana. Wystarczy tylko powiedzieć jej niewiele i ona otwiera swoje serce dla Boga i poświęca resztę swego życia dla Boga. I kochani, ona, nie tylko, że ona została zdobyta dla Boga, ale ona również stała się kluczem dla całej społeczności, w której żyła. Kluczem przebudzenia. Pan Jezus wcale nie szedł do Sychemu, bo wystarczyło, że On tylko poszedł do tej jednej gotowej osoby. I to jest też dla nas takie niesamowicie zachęcające, że nam się wydaje czasem, że wszyscy muszą usłyszeć, że wszyscy muszą, nie wiem, od nas usłyszeć Ewangelię. Ale Bóg tak niesamowicie działa, że On ma czasami jedną osobę w danej miejscowości, w danej społeczności, czy nawet w danym kraju, przez którą potrafi dotknąć całość. Może tak być. Może Bóg dotknąć całość. Wiecie, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo ważne jest to, abyśmy głosili Ewangelię. Dlatego, że ktoś może usłyszeć od nas, a ta osoba może przekazać jeszcze komuś, a tamta osoba może być osobą tak, że tak powiem, wpływową, która może poprzez swoje życie zmienić całe okolice. Czy ta kobieta, która świadczyła w szpitalu choremu Yonggi Cho, zdawała sobie sprawę, że przez niego Bóg dotknie całą Koreę Południową, gdzie dzisiaj jego zbór liczy, nie wiem, ponad milion członków. Sam tylko zbór, ale wpływ mają potężny. Nie miała nawet zielonego pojęcia, że coś takiego może być. My też, kochani, nie zdajemy sobie sprawy, że w jaki sposób Bóg może nas użyć do tego. Kiedyś brat Aleksander Barkoczy opowiadał o tym, jak u nich zaczęło się przebudzenie i mówi, oczywiście były posty, modlitwy, ale mówi tak, że kiedyś jechał na nabożeństwo, ja już to mówiłem, kiedyś jechał na nabożeństwo i po drodze już był tak spóźniony, praktycznie już na styk miał tam głosić kazanie w małej jeszcze społeczności wtedy, ale po drodze nagle jakiś autostopowicz zatrzymywał go i Duch Święty mu mówi, zatrzymaj się, a on mówi, nie, no to niemożliwe, to po prostu ja już jestem spóźniony, jak go wezmę, to już wszyscy po prostu będą czekać na mnie, a ja tam na nabożeństwie mam usługę mieć, nie? I tak się kłócił z Panem, ale mówi, jak się nie zatrzymasz, to ja odbieram ci namaszczenie, to ja wysiadam. I wiecie co, on jechał jeszcze 100 metrów czy tamto i cofnął się i przybrał tego człowieka. Okazało się, że to był człowiek, który po prostu chciał się przybrać i tam zaczął rozmawiać od słowa do słowa. Miał wielkie problemy, zaczął dużo się rozgadywać. No, on już wiedział, że już jest spóźniony. Już jest naprawdę, że tak powiem, nie będzie jego. I wiecie co? I on, ten człowiek, się w tym samochodzie nawrócił. Okazało się, że to człowiek, który praktycznie stracił wszystko, jakieś nałogi, nie wiem, całe życie miał zrujnowane. Ale okazało się, że kiedy się nawrócił, wrócił do swojego zawodu, był złotnikiem. Wszyscy go w mieście prawie tam znali. Przez niego, mówił, 70 osób przyszło do zboru. Przez tego człowieka 70 osób się nawróciło. Nie, że tylko przyszło, ale się nawróciło i zostało w zborze. Gdyby on nie posłuchał głosu Ducha Świętego, to takie rzeczy by się nie stały. A więc czasami wystarczy tak niewiele, żeby Bóg nas mógł użyć i żebyśmy później mogli się z tego cieszyć ogromnie. Wystarczy jeden cud. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus wzbudził Łazarza, jest powiedziane, że wielu Żydów, którzy ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego.
a faryzeusze i uczeni w piśmie mówili, że teraz już cały świat pójdzie za nim i wszyscy będą wierzyć. Musimy zabić Jezusa i Łazarza zabić również. Od tego czasu, właśnie kiedy wzbudził Łazarza, oni planowali zabić Jezusa. Dlatego, że ten cud był tak wielki, taki miał wpływ, że takie oddziaływanie, że jednak przez to ludzie zaczęli się konfrontować z swoim życiem. Ja pamiętam też brata mojego dziadka, znaczy ja go nie pamiętam, tylko opowiadał mi mój tato jeszcze jak żył, kiedy w Górnej Suchej jego siostra tego dziadka, ich siostra była umierająca. Wtedy właśnie on pojechał tam do niej i się modlił o nią. I ona po prostu zaczęła nagle, ona była umierająca na łożu, śmierci leżała i wtedy ona nagle zaczęła śpiewać jakąś pieśń, taką znaną jakąś tam ze śpiewnika pielgrzyma, bo to było, nie wiem, czy po wojnie zaraz, czy przed wojną, już nie pamiętam. W każdym razie wstała i została całkowicie uzdrowiona. I od tego momentu Bóg tak się tam zaczął przyznawać po prostu do tego świadectwa, że ludzie zaczęli się nawracać masowo i tam jest dzisiaj bardzo duży zbór w Suchej Górnej. Także to jest tu na Zaolziu. Także my nie wiemy czasem, jak Bóg postawi kogoś na drodze, jaka niesamowita radość może z tego wynikać i jak wielkie Boże błogosławieństwo za tym się kryje. Ale czasami siejemy i wydaje się nam, że nie widzimy rezultatów. I co? I zniechęcamy się, no bo siejemy, ale jakoś nie widać rezultatów. Wiecie, przypomina mi się kolejne świadectwo, kiedy pewien misjonarz pojechał do jakiegoś dalekiego kraju, wziął żonę, tam się im dziecko urodziło, córka, żona zmarła, bo wiadomo, choroby tropikalne, tam bardzo często niestety misjonarze zapłacili najwyższą cenę i on praktycznie był załamany, wrócił z pola misyjnego, mając przekonanie, że to był zmarnowany czas. Że to był zmarnowany czas. Popadł w depresję i wrócił chyba do Szwecji, bo tam stąd pojechał, albo do Norwegii, już nie pamiętam. W każdym razie któryś z krajów skandynawskich i zaczął nawet pić. Popadł w alkoholizm, ponieważ był załamany. Po prostu stwierdził, że te lata podczas jego pobytu były nadaremno. Dlatego, że podczas tego pobytu, a był tam parę ładnych lat, nawrócił się tylko jeden mały chłopiec. Nikt nie przyjął Ewangelii. Ale po 20 latach się okazało, że ten właśnie mały chłopiec, kiedy podrosnął, przyprowadził do Pana całą miejscowość, gdzie się znajdowali. I wielu, wielu innych. I on się później o tym dowiedział, oczywiście. No i jeszcze swoje życie doprowadził do porządku z Panem. Ale popatrzcie, zdawać by się mogło, że jego efekty były nadaremne i można powiedzieć, że no, czuł się przegranym. Nieraz my się też tak czujemy, że po prostu siejemy, ale jakoś czujemy się zniechęceni, bo widzimy na przykład same przeszkody. Boże Słowo nam mówi, że kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. No dlaczego? No dlatego, że jest ryzyko, że duże ryzyko, że te ziarna gdzieś padną nie tam, gdzie trzeba. Tak? Nigdy się nie sieje praktycznie wtedy, kiedy jest wiatr duży. I tak samo, gdy są chmury, no to jesteśmy w takim, jest takie ryzyko pewne. No raczej taką pogodę nie ma co robić żniw, nie? Bo może w każdej chwili lunąć. Jest pewne ryzyko. I tutaj właśnie, jeżeli ktoś zważa na wiatr, nigdy nie będzie. Jeżeli będziemy patrzeć na przeszkody,
to po prostu no, nie będziemy siać, nie będziemy również zbierać żniw. Myślę, że dzisiaj jest taki czas i chcę was teraz, żebyście się obudzili, jeśli się nie obudzili, jeśli śpicie, że dzisiaj jest taki czas przeszkód, dużych przeszkód, tak? Siania i myślę żniwowania tak samo. Na przykład koronawirus, nie? Koronawirus jest taką przeszkodą. I po prostu możemy mieć też takie wymówki różnego rodzaju. Najlepiej siedź w domku i nic nie wychylaj się, nic nie rób, siedź po cichutku, bo się zarazisz. Nie idź do innych ludzi, nie głoś Ewangelii, nic nie rób, bo po prostu możesz się narazić, tak? Nie wiem, jak to jest u was, ale myślę, że może być takie, mogą być takie wiatry i mogą być takie chmury, które nas zniechęcają do tego. Ale chcę was zachęcić do tego, że dzisiaj jest czas siania i również jest czas zbierania. Pan Jezus powiedział do uczniów, że wy mówicie 3 miesiące jeszcze, a Pan Jezus powiedział nie, teraz jest czas żniwa, żniwo jest wielkie. I teraz chciałbym tylko takie króciutkie pytanie zadać. Jak siać i jak zbierać? Jak siać i jak zbierać? Bo chcemy mieć udział w zbawieniu innych, chcemy się radować z tego, że inni są uratowani, a nie ma większej radości dla mnie, jak widzieć kogoś uratowanego. Nie wiem, jak dla was, ale ja się najbardziej cieszę z tego, jak kogoś widzę uratowanego, obojętnie, czy ma ktoś jakieś niebezpieczeństwo, jakieś dziecko, jakieś nad przepaścią, w jakimś no, strasznym niebezpieczeństwie, gdy akcja się skończy, jest uratowany, to ale radość, prawda? Ale radość. To jest po prostu coś wspaniałego, jeżeli możemy widzieć, że jest coś uratowane. To jest coś pięknego. I jak siać i jak zbierać? Odpowiedź mamy w psalmie 126. Przeczytam ten psalm. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu byliśmy jak we śnie, wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Dlaczego? No bo wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. To jest wyjście z niewoli. I to tak samo obraz jest wyjście z niewoli grzechu, nawrócenie jakby. I byliśmy pełni radości i narody obserwowały to były i mówiły, że Pan dokonał wśród nich wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. To jest przede wszystkim zbawienie nasze, tak? Pan dokonał wielkiego zbawienia. Byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. I tutaj jest właśnie taki zwrot, bo tu jest pewne wspomnienie do przeszłości, ale to się gdzieś tam skończyło. Ta radość ze zbawienia gdzieś jak gdyby zmalała i jest takie słowo odmień, Panie, losy naszej, jak strumienie w ziemi południowej, jak te strumienie, które one wyschły, ale one na nowo są napełnione w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. A więc tutaj mamy jak gdyby pewien klucz albo taką tajemnicę tego, jak siać i jak zbierać. Przede wszystkim jest tu powiedziane o tym, żeby siać ze łzami, ze łzami. Myślę, że to jest obraz modlitwy wstawienniczej. Mieliśmy tutaj taki wspaniały też wykład w piątek. Brat Janusz się dzielił na temat modlitwy wstawienniczej i to jest taki właśnie obraz tego, że nasza modlitwa wstawiennicza powinna być tym właśnie, co sprawi, że to sianie będzie jak gdyby ta gleba serc będzie przygotowana
żeby tamto ziarno przeorane będą te serca ludzkie, te gleba serc ludzkich, nie tylko tych, którzy będą słyszeć, ale również nas samych, bo tu nie chodzi o to, żeby Pan Bóg tylko przygotował serca tych, którzy będą słyszeć, ale również tych, którzy będą siać, abyśmy mieli taką postawę właśnie pełną takiej, jakby powiedzieć, świadomości tego, gdzie ci ludzie idą, jeśli oni nie spotkają Pana. Musimy być świadomości tej duchowej rzeczywistości. Powinniśmy mieć ten ból z powodu stanu ludzi, którzy idą na wieczną śmierć. I naprawdę musimy zobaczyć to, co grozi każdemu bez Chrystusa, ale też zobaczyć to, jaka jest chwała, jaki jest udział wierzącego w chwale Bożej. I dlatego potrzebujemy tutaj pomocnika, którym jest Duch Święty. On jest tym, który nam pomaga właśnie, abyśmy mogli głosić Ewangelię w Duchu Świętym, jak jest powiedziane, żebyśmy tą radosną nowinę głosili nie z własną siłą, ale z Duchu Świętym, ale również potrzebujemy zbierać to żniwo z mocą Ducha Świętego. Dlatego Pan Jezus powiedział, żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby was wyprawił na żniwo swoje. I później w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale czytamy od razu, że Pan Jezus wziął tych swoich uczniów i dał im moc, aby szli i wyprawił ich w mocy Ducha Świętego, aby szli na żniwo. Jest powiedziane, że dał im moc nad chorobami, nad demonami. Po prostu wyprawił ich w moc Ducha Świętego. Oni nie szli tam swoją mocą, bo nic by nie zrobili, ale właśnie potrzebowali iść na żniwo w mocy Ducha Świętego. A jeśli chodzi o modlitwę wstawienniczą, to też potrzebujemy właśnie działania Ducha Świętego, aby Duch Święty nam pokazał stan tych ludzi i aby po prostu w nas wzbudziło się to pragnienie wstawiennictwa o tych, którzy giną. Kochani, co jest źródłem naszej radości, kończąc? Co jest źródłem naszej radości? Czy cieszymy się z naszego Pana, cieszymy się z naszego zbawienia, ale jeżeli to gdzieś tam jakoś się ta radość gdzieś się zniżyła, gdzieś ta radość się straciła z powodu tego, kim jestem w Chrystusie i co od Niego otrzymałem, to chcielibyśmy prosić Pana, aby przywrócił nam radość z naszego zbawienia, abyśmy na nowo zobaczyli, kim jesteśmy. I też, aby też pokazał nam tych, którzy potrzebują tego, abyśmy mogli się właśnie skupić również na tym, aby cieszyć się radością wybawienia naszych drogich, których znamy. A więc módlmy się o tych, którzy potrzebują zbawienia. Módlmy się w modlitwie wstawienniczej i cieszmy się ze zbawienia innych. Tak jak ojciec, który cieszył się z powrotu syna marnotrawnego, cieszmy się razem z całym niebem, jak powiedziane, ponieważ całe niebo się cieszy, kiedy jedna osoba się nawraca do Boga, kiedy ktoś przychodzi. To jest niesamowite. Jeżeli niebo się cieszy z jednej osoby, całe niebo się cieszy z jednej osoby, to dlaczego ja bym się miał nie cieszyć? Jeżeli całe niebo, nie wiem jak wielkie jest niebo, ale jest powiedziane, że całe niebo się cieszy z jednej osoby, a my się czasami nie potrafimy cieszyć z jednej osoby, czy tam z iluś osób, które przychodzą do Pana. Dlatego ale myślę, że Pan właśnie chce, abyśmy nie skupili się tylko na sobie, ale żebyśmy prosili, Panie, poślij mnie, oto jestem, poślij mnie. Bóg mówi, kogo poślę, a Izajasz mówi, poślij mnie, oto jestem, poślij mnie. Chciałbym, abyśmy się już modlili do naszego Pana, abyśmy może powstali i abyśmy nie byli tymi, którzy nie są ani żniwiarzami, ani siewcami. Bo może tak być sytuacja, że powiemy,
nie ma sezonu teraz. Teraz jest zima, ani się nie sieje, ani się nie żnie. Ja myślę, że Pan Jezus, Boże Słowo nam mówi, abyśmy siali nieustannie, czynić dobrze nie przestawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Kochani, to czynienie nieustannie to jest właśnie to cały czas sianie. A więc nie mów, że nie ma sezonu siania. Sianie jest cały czas. Owszem, może być tak, że musimy poczekać na czas żniwa, ale chcę zauważyć, że dzisiaj ten czas oczekiwania od siania do żniwa jest o wiele krótszy niż kiedyś. Jest o wiele krótszy niż kiedyś, dlatego że możliwości są inne i myślę, że czas też jest coraz krótszy i Pan Bóg coraz mocniej wylewa swojego Ducha Świętego na tych, którzy właśnie potrzebują słyszeć Ewangelię. Chcielibyśmy się modlić, abyśmy nie byli bezużyteczni, abyśmy nie stali bezczynnie, ale abyśmy wykorzystywali ten czas. Pomimo, że są chmury, pomimo, że jest wiatr, ale chcielibyśmy mimo wszystko prosić, Panie, rozpal na nowo moją pasję głoszenia Ewangelii. Niech rozraduje się ze zbawienia na nowo. Daj nam odwagę do śmiałego zwiastowania. Potwierdź swoje słowo znakami i cudami. Pokaż nam stan tych, którzy wyglądają na pozór szczęśliwych, ale wiemy, że bez Boga to ten koniec będzie tragiczny. Wlej w nas ciągły żar wstawienniczej modlitwy, aż wylejesz swojego ducha na wszelkie ciało. I pokaż nam choćby jedną osobę, tak jak Ty, Panie, widziałeś Samarytankę, która stała się kluczem do innych. Chcielibyśmy się modlić o to, bo Bóg nie oczekuje, że my pójdziemy i będziemy nagle wszystkich ewangelizować. Nie, po prostu Bóg oczekuje, że będziemy przede wszystkim swoim życiem ewangelizować, ale również jeśli będzie nam mówił, abyśmy kogoś odwiedzili, czy będziemy widzieć kogoś w szczególnej potrzebie, tak jak Pan Jezus widział Samarytankę i będziemy widzieć, że to jest osoba, która jest gotowa, to chcielibyśmy być wtedy posłuszni, bo Bóg może przez tą osobę dotknąć wiele, wiele serc ludzkich. Chcielibyśmy Pana prosić na nowo, przede wszystkim, żeby Pan był dla nas naszą radością, żeby radość zbawienia była naszą siłą, ale też chcielibyśmy Pana prosić, żeby nas rozradował tym, że inni się nawracają do Pana, żebyśmy mogli się tym cieszyć i żebyśmy mogli też tym żyć, żeby to był również cel naszego życia, abyśmy byli misjonarzami, bo myślę, że już polem misyjnym nie jesteśmy, ale Bóg chce, abyśmy byli misjonarzami. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz wlać w nasze serce większą radość niż to, kiedy się ma wszystkiego pod dostatkiem. Ty chcesz radość dać w nasze serca tą wieczną, radość, która trwa przez całą wieczność, kiedy będziemy się cieszyć ze zbawienia swojego, ale również ze zbawienia innych. Panie, Ty chcesz dać radość nam dać z tego, że Ty jesteś naszą rozkoszą i Ty jesteś wszystkim dla naszego życia. Spraw, Panie, abyśmy mogli na nowo doświadczać tej radości z wybawienia innych. Panie, odśwież nas w tej radości. Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy nie skupiali się tylko na swoim, ale również na innych. Panie, prosimy Ciebie o to. Chcemy być wrażliwi na głos Ducha Świętego. Panie, abyś nas posyłał tak, jak posyłałeś uczniów, posyłałeś wielu, wielu przed nami, którzy siali, a my dzisiaj zbieramy owoc ich pracy, owoc ich modlitw. Panie, i my również chcemy się modlić. I choćbyśmy nawet nie widzieli owoców, to wierzymy, że inni zbiorą to, co my zasialiśmy, Panie. Chcemy prosić Ciebie o wytrwałość, o to, żebyśmy mogli być rozpaleni taką wytrwałością i też odwagą, Panie, do śmiałego zwiastowania. Pomóż nam, Panie. Ty wiesz, że
Tak wiele jest różnych wymówek i przeszkód, Panie, ale my nie chcemy się temu poddać, ale chcemy, Panie, być wiernymi Twoimi świadkami aż do końca, bo Tyś sam powiedział, że dopóki Ewangelia nie będzie głoszona wszystkim narodom, dopóty Ty nie przyjdziesz, pomóż nam przez to wykonać ten Twój nakaz, Panie, abyś iść na cały świat, a przede wszystkim w swoim otoczeniu, tu gdzie jesteśmy. Pomóż nam, Panie. Ojcze, otwieramy nasze serca, prosimy Ciebie, Panie, abyś pomógł nam, Panie, abyś nam pomógł, abyś dał nam serca, abyśmy ze łzami mogli siać, Panie, abyśmy mogli naprawdę mieć Twoją postawę, Panie, świadomi tego, jak wielkie jest zbawienie, jak wielkie jest zbawienie i jak wielka jest strata, nie mając zbawienia. Pomóż nam, Panie, wejrzeć w samych siebie, Panie, abyśmy mogli na nowo to widzieć, abyśmy mogli też radować się tym zbawieniem, które Ty nam dałeś, Panie. Halleluja Tobie, Panie. Dziękujemy Ci. Chcemy się radować, bo radość z Pana jest siłą naszą, jest wizytówką naszą, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy w ten sposób Ciebie też reprezentować. Panie, prosimy Ciebie, pomóż nam żyć w bliskości z Tobą, Panie, i używaj nas dla Twojej chwały. Amen.